Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, widzę, że protestanci mają problemy z fragmentami, które mówią o konieczności chrztu. Zobaczymy sobie, moi drodzy, teraz pastora Węgrzyka, jakie robi po prostu szpagaty, które są po prostu tak grubo szyte, że no sami posłuchacie. Sami sobie posłuchamy, zwrócimy sobie tutaj uwagę na parę rzeczy. Co, jak perfidnie wykrzywia proste, zrozumiałe słowa pańskie. No ale niestety, tak jest protestantyzm. Więc żeby nie przedłużać, oddaję głos pastorowi Węgrzykowi i posłuchamy sobie tutaj po prostu bzdur. Bzdur. Tak naprawdę w stosunku nawet do sakramentu kapłaństwa, gdy ksiądz życi, ale to już na marginesie, życi, kiedy sutany stwierdzi, że nie chce być już księdzem, to jest tak, trochę tam mówię o sakramentach, tu sobie posłuchamy bzdury, później wejdzie na ten temat, który też mnie interesuje. Ale posłuchamy sobie tych herezji, które świadczą o tym, że nic nie rozumie pastor Węgrzyk, ani ze Słowa Bożego, ani z nauki Kościoła. No ale niestety, takie jest sekciarstwo. To według założeń, i to dość liberalnych założeń katolickich, jest na nim odciśnięte pewne znamie, które powoduje, że on pozostaje kapłanem na wieki i nie może rzec się tego sakramentu i tego powołania, bez względu na to, czy życiu to zadane, czy nie. To już tak tylko na marginesie. Jakoś. Tak, bo dary i powołanie, powołanie i dary łaski Bożej są nieodwołalne. A więc jeżeli ktoś został wyświęcony na kapłana, to piętno kapłańskie na nim zostaje niezmazane. To piętno pójdzie z tym kapłanem bądź do piekła, bądź do nieba. Bo dary i powołanie łaski Bożej są nieodwołalne. A więc jeżeli Bóg komuś daje dar, to ten dar jest nieodwołalny. Bóg nie zabiera daru, Bóg się nie bawi. Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniebiera. Jak Bóg daje, to daje. Problem jest z tym, jak my wykorzystujemy ten dar. Ale Bóg daje. Nawet jeżeli kapłan się go wypiera, to nie znaczy, że Bóg mu go zabiera. Więc pastorze, Rzymian, tak? Dary i powołanie łaski Bożej są nieodwołalne. Prowostka. Dlatego sakrament ma potencjał, szczególnie w tak katolickim kraju jak Polska, by prowadzić nasze myśli ku przekonaniu, że Wieczerza Pańska i chrzest, które my sprawujemy, działają same z siebie i nie ma znaczenia to, z jakim sercem my podchodzimy do tego. Tak jakby nie miało znaczenia to, czy osoba ma wiarę, gdy przychodzi do chrztu, tak jakby nie miało znaczenia to, czy nasze serce jest przygotowane i oczyszczone, gdy przystępujemy do Wieczerzy. A oczywiście wiemy, że nie ma nic dalszego od prawdy, ponieważ Słowo Boże opisuje nam Boga między innymi jako tego, który bada ustawicznie serca synów ludzkich. I On wie, co się dzieje w naszym sercu i w oparciu o to, jakie jest nasze serce, przyjmie to, co do Niego zanosimy, ponieważ Jezus też czyni rozróżnienie, mówiąc, że lud ten czci mnie wargami, ale ich serce jest daleko ode mnie. I tu jest problem. I to jest kłamstwo, zakłamanie i niezrozumienie nauki Kościoła, bo pastor tutaj robi... Właśnie tam troszkę wcześniej mówił, że sakramenty działają same z siebie. Tak, kapłan może być grzesznikiem, może być najgorszym z najgorszych. Jeżeli sprawuje najświętszą ofiarę, to jest zbawcza, to jest ofiara Chrystusa. Jeżeli kapłan spowiada, nawet jeżeli sam zakładając zasługuje na piekło, jego rozgrzeszenie jest ważne. Dlaczego? Dlatego, bo łaska sakramentu nie zależy od stanu wewnętrznego kapłana, tylko od Chrystusa, który przez niego działa, niezależnie od stanu, w jakim się znajduje kapłan. Tak, dokładnie tak. To jest ta władza i moc sakramentu. I teraz, że o, nieważne z jakim sercem przystępujemy. Nie, Kościół nigdy tak nie uczy. To, że ty nie rozumiesz tego, co Kościół naucza, to jest twój problem. Bo my mamy się przygotować do spowiedzi. Jest 5 warunków dobrej spowiedzi. My mamy być w stanie łaski uświęcającej, przystępując do, uczestnicząc w Eucharystii. W przeciwnym razie nie możemy przyjąć Komunii Świętej. I ty to pewnie dobrze wiesz, tylko tak wiesz, że nie rozumiesz, a jak tak rozumiesz, że po sekciarsku, czyli nie rozumiesz.
Niestety taki jest protestantyzm. My mamy dbać o jakość naszego wewnętrznego stanu. Teraz my nie jesteśmy szafarzami sakramentów, tak? Ja jako świecki nie jestem szafarzem żadnego sakramentu, ale jako uczestnik sakramentu, jako przyjmujący sakrament muszę spełniać warunki co do tych sakramentów. W przeciwnym razie popełniam grzech. Święty Paweł pisze odnośnie Eucharystii, nie, że jeżeli nie spożywacie ciała i krwi, jeżeli spożywacie ciało i krew pańską niegodnie, wyrok sobie spożywacie i pijecie, tak? Dlatego spośród was jest wielu chorych i martwych. Martwych duchowo, chorych, tak? Duchowo. Dlaczego? Bo się nie zważa na przyjmowanie ciała i krwi pańskiej, przyjmując chleb, tak? O tym pisze w 11 rozdziale Święty Paweł. A więc muszą być warunki spełnione. Tak samo spowiedź musi być szczera. W przeciwnym razie jest świętokradzka, czyli jest grzechem i to grzechem ciężkim. Więc pastorze Węgrzyk, douczy się tego, co mówi nauka Kościoła. I jeszcze raz, Chrystus przez kapłana mnie rozgrzesza. I czy ten kapłan jest święty, czy nie jest święty, nie ma to dla mnie, jako przyjmującego rozgrzeszenie czy ciało Chrystusa, znaczenia. Chrystus działa potężnie, w sposób czysty w Kościele, przez kapłanów. Chrzest jest zatem jednym z zarządzeń naszego Pana dla Jego Kościoła. Jeśli Wieczerza Pańska ma być praktykowana do samego końca przez Kościół, do czasu, aż Pan przyjdzie, to chrzest jest pojedynczym wydarzeniem w życiu osoby zbawionej. Pojedynczym aktem w życiu chrześcijanina. Ponieważ czym jest chrzest? Każdy z nas słyszał greckie słowo baptizmos, które oznacza zanurzenie. Chrzest to zanurzenie, widzialne, publiczne świadectwo mówiące światu, że osoba należy do Jezusa. Chrzest... A gdzie to jest napisane w Piśmie Świętym, że to jest widzialne świadectwo, że osoba należy do Jezusa? Skądżeś to wziął, pastorze Węgrzyk? Słowo Boże, proszę mi to pokazać. Nie sprawia, że osoba należy do Jezusa? Chrzest potwierdza uprzedni... O, chrzest nie sprawia, że osoba należy do Jezusa. Chrzest potwierdza. Proszę mi to pokazać w Słowie Bożym. Że chrzest nie sprawia, że należymy do Jezusa. Gdzie to jest? Gdzie ta herezja jest, pastorze Węgrzyk? Właśnie chrzest wszczepia nas w Chrystusa. 12 rozdział 1 listu do Koryntian. Zostajemy wszczepieni, ochrzczeni w jednym duchu, stajemy się członkami ciała, czyli Kościoła. 6 rozdział do Rzymian. Za chwilę to będziesz robił szpagaty na ten temat. Ale tam jest, że przez chrzest zostajemy zanurzeni w Chrystusa. Fakt, że osoba przez wiarę do Jezusa już należy. Chrzest jest zewnętrznym aktem utożsamienia się z Jezusem przez wiarę w Niego. Ale gdzie to jest w Piśmie Świętym, że to jest jakiś zewnętrzny akt, który potwierdza, że już należy do Chrystusa? Gdzie to jest? Czytasz jakiś artykuł, a ja chcę Słowo Boże. Więc chrzest nie zbawia. Chrzest nie zbawia. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. No to jak? Z wody i z ducha trzeba się narodzić. A z jakiej wody? Z wody chrztu. Z wody z jeziora, z rzeki. A więc ta woda jest elementem koniecznym, elementem składowym nowego narodzenia. Woda i duch. Jezus nie mówi o nowym narodzeniu przez wiarę. Kto uwierzy we mnie, ten się na nowo narodzi. Jeśli ktoś się nie narodzi na nowo przez wiarę, ten nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Chrystus tak nie mówi. Wy próbujecie głosić taką narrację. Ale Chrystus mówi, że nowonarodzenie dokonuje się przez wodę i ducha, a nie przez wiarę.
A jeszcze lepiej by było, jakby tylko przez samą wiarę. O, ale byście byli w skowronkach. No ale Chrystus tak nie mówi, pasterze Węgrzyk. W trzecim rozdziale świętego Jana Chrystus mówi o wodzie i o Duchu Świętym. Potwierdza, że osoba została zbawiona, a to jest bardzo ważny punkt, że chrzest nie zbawia. Gdzie jest napisane, pastorze Węgrzyk, że chrzest potwierdza coś? Potwierdza nasze zbawienie. Gdzie jest w ogóle to wasze magiczne sformułowanie, że chrzest jest na znak przyjętego zbawienie? Gdzie to jest? Pytam tysiące razy. Odpowiedzi protestanckie. Czyli jakie? Żadne. Apostolskich 10 mamy osobę Korneliusza i jego współdomowników, na których wstąpił Duch Święty, zanim zostali ochrzczeni w wodzie. W zasadzie fakt, że Duch Święty wstąpił, zmotywował Piotra, aby spowodować ich wodny chrzest. W pierwszym liście Pawła do Koryntian on zaczyna. Chrzest, zobaczmy, Duch Święty wstępował na pogan też, tak? I co robił? Prowadził ich do wiary i do chrztu. Duch Święty, jak się głosi Słowo Boże, działa, uobecnia się, jest obecny w Słowie Żywym. Słowo Boże jest żywe. Dlaczego? Dlatego, bo w Słowie jest Duch Święty, autor tego Słowa. Jest obecny tutaj Duch Chrystusa. I słuchający pod wpływem tego ducha, jeśli go przyjmuje, przyjmuje Ewangelię, tak? Przyjmuje wiarę przez przyjęcie Ewangelii, zaraz przyjmuje chrzest. Korneliusz jest potwierdzeniem rzymskokatolickiej nauki i chrystusowej nauki o konieczności do zbawienia wiary i chrztu, bo uwierzył, Duch Święty prowadzi do wiary, tak? I przyjął chrzest, a więc Korneliusz jest katolikiem. Korneliusz potwierdza katolicką naukę o konieczności wiary i chrztu, a do przyjęcia wiary, do przyjęcia chrztu prowadzi nas Duch Święty. Znamy historię Korneliusza. Był miłym Bogu jeszcze jako niewierzący. Duch Święty prowadzi człowieka do Chrystusa. Przez słuchanie Ewangelii prowadzi do wiary, prowadzi do chrztu, prowadzi do świętego Kościoła Apostolskiego. Tak, Duch Święty, jeśli ktoś jest jakimś poganinem, Żydem, Grekiem, czy kimkolwiek innym z wyznania, jeżeli przystępuje do Kościoła rzymskokatolickiego, przyjmuje Ewangelię, robi to pod działaniem Ducha Świętego, który w sobie w wiadomy sposób prowadzi owego delikwenta ku Chrystusowi. Ale nie prowadzi go poza wiarą w Chrystusa, nie prowadzi go poza chrztem. Prowadzi go ku wierze i ku chrztu świętemu. Ten list, mówiąc do nich, że czy Paweł został za was skrzyżowany, albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni. Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem oprócz Kryspa i Gajusa. Pytanie, czy on może tak mówić, jeżeli miałby przekonanie, że chrzest zbawia. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił. Zatem chrzest faktycznie nie zbawia. Gdyby chrzest zbawiał, Paweł nigdy nie wypowiedział się w ten sposób, ale choć chrzest. Trzeba to zwrócić sobie uwagę, że święty Paweł absolutnie nie zaprzecza tutaj konieczności chrztu do zbawienia. Święty Paweł, jeżeli się przeczyta wcześniejszy kontekst, pisze o podziałach. Ten należy do Apollosa, ten należy do Piotra, ten to jeszcze do jakiegoś innego, tak? Dlaczego? Bo właśnie byli chrzczeni przez różnych ludzi, tworzyły się różne frakcje. I święty Paweł mówi, dobrze, że nikogo z was nie ochrzcił, żeby po prostu nie pogłębiać frakcji. Święty Paweł, który pisze, że uświęcenie dokonuje się przez chrzest, bo obmycie wodą jest chrzest, nie może przeczyć konieczności chrztu do zbawienia. To jest po prostu jakiś nonsens. Chrystus mówi, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Nowonarodzenie nie jest przez wiarę, ale przez wodę i ducha. Zbawia jest wyraźnym nakazem Jezusa. Wyraźnym.
Chrzest jest nakazem Bożym wobec wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa i zostali zbawieni. A więc skoro chrzest jest nakazem Bożym, to jest konieczny do zbawienia, czy nie? No jak to jest? Bóg nakazuje, ale ja nie muszę tego przyjąć, tak? To nie jest konieczne, żebym był zbawiony, tak? Nie jest konieczne, że wypełnienie tego, żeby być zbawionym, tak? Jest znakiem posłuszeństwa, ale ja już uwierzyłem, czyli jestem zbawiony, uświęcony, usprawiedliwiony, a okazać posłuszeństwo przez przyjęcie chrztu już nie jest konieczne do tego, tak? Ale powinieneś. No to dlaczego powinienem? No bo to jest znak. No ale jednak muszę go przyjąć, nie? Ale nie zbawia. No ale przyjąć muszę. Czyli pusty rytuał. No nie, bo Chrystus nakazał. No to skoro Chrystus nakazał, to nie nakazał jakiegoś pustego rytuału, nie? Tylko jeśli coś nakazał, to dla naszego zbawienia. Pastorze Węgrzyk, wszystkie nakazy i zakazy Chrystusa są zbawcze. Chrystus zakazuje, byśmy się mogli zbawić. Chrystus nakazuje, byśmy się mogli zbawić. A więc skoro chrzest jest nakazem Pana, to znaczy, że jest konieczne do zbawienia. Bo Chrystus nie nakazuje czegoś, co można robić, albo nie można, bo nie można, albo nie trzeba, bo jest potrzebne, ale tak potrzebne, że jednak nie jest konieczne do zbawienia. Każdy nakaz Chrystusa jest zbawczy. Rozumiesz to, pastorze Węgrzyk? Jeżeli nakazał przyjąć chrzest, to znaczy, że jest konieczne do zbawienia. Zbawionym i świadomie odmawiać chrztu, to być nieposłusznym Jezusowi. No dobrze, czyli jeżeli ktoś uwierzy i świadomie odmawia chrztu, a przez wiarę już został zbawiony, to może być nieposłuszny Chrystusowi, tak? I dalej będzie zbawiony, tak? Dalej jest zbawiony już, tak? Bo został zbawiony przez wiarę, odmawia świadomie chrztu, czyli sprzeciwia się Chrystusowi, ale jest zbawiony, tak? I to, że się sprzeciwia Chrystusowi, nie ma żadnego wpływu na to, że jest zbawiony, tak? No to jest właśnie wasz debilizm. Debilizm. No ale taki jest protestantyzm. Wiemy, że Łotr na krzyżu nie został ochrzczony, ponieważ realnie i technicznie nie było takiej możliwości. To jedynie potwierdza, że chrzest nie jest potrzebny do zbawienia. Pastorze Węgrzyk, a chrzest kiedy Chrystus ustanowił? Przed śmiercią czy po zmartwychwstaniu? I tu masz odpowiedź. Chrystus ustanowił sakrament chrztu po zmartwychwstaniu, czyli 3 dni po śmierci dobrego Łotra, więc kula w płot. Szastacie tym Łotrem, że nie przyjął chrztu, ale Chrystus chrzest dał apostołom po zmartwychwstaniu. Lecz jeśli osoba zbawiona ma możliwość się ochrzcić i tego nie czyni, sprzeciwia się temu, któremu dana jest wszelka moc i władza. I co? Osoba zbawiona sprzeciwia się Bogu i ten sprzeciw ma wpływ na to jej zbawienie, czy nie ma? Dalej jest zbawiona, jak się sprzeciwia Bogu, czy nie? Czy jej zbawienie jest w jakiś sposób zagrożone? Czy nie? A prosto mero Chrystu! W niebie i na ziemi. Jeśli osoba ma problem być posłusznym Jezusowi w tak małej kwestii, jaką chrzest, jak zamierza być posłuszna w większych rzeczach? Kto w małym jest wierny, ten wielki będzie wierny, powiedział Jezus. Z tego powodu kościoły ewangelikalne, w tym my, stawiamy chrzest jako wymaganie, aby osoba mogła przystąpić do wieczerzy pańskiej. Teraz wiemy, że chrzest jest nakazem Jezusa wobec wierzących. Jeżeli ktoś jest zbawiony, naprawdę obiektywnie rzecz biorąc może przystąpić do chrztu i realnie, świadomie mówi nie chce, to grzeszy przeciwko Jezusowi i jest Jezusowi nieposłuszny. To jest nieposłuszeństwo. Aha, grzeszy i dalej jest zbawiony, tak? Czyli taka osoba grzeszy, ale dalej jest zbawiony, tak? Już jest zbawiony i grzeszy. I co, dalej jest zbawiony? Jeżeli jest nieposłuszny, dalej jest zbawiony? Nie jest zagrożenie jego zbawienie? No właśnie, taki jest protestantyzm. On silny, tak nie.
Mój mały. Jednym z pierwszych aktów, a zarazem testów posłuszeństwa wobec Jezusa, po tym jak osoba uwierzyła i została zbawiona, jest wzięcie chrztu. W Mateusza 28 jest napisane, że Jezus zanim wstąpił do nieba, to wielkie zobowiązanie nam wszystkim, które brzmi: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, co robię, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego. A więc w jaki sposób stajesz się uczniami Chrystusa? Chrzcząc je, czyli stajemy się uczniami Chrystusa przez chrzest. Widzisz, pastorze Węgrzyk, czytasz, a nie widzisz. Czytasz, a nie rozumiesz. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, tak? Czyńcie ich uczniów, udzielając im chrztu, tak? No i jak to jest? Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, otrzymacie dar Ducha Świętego. Duch, idźcie wtedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, co robiąc, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co robiąc? Chrzcząc je. Czyli czyńcie uczniów, co robiąc? Chrzcząc. A więc stajemy się uczniami Chrystusa przez chrzest. No i żeś się sam zaorał, pastorze Węgrzyk. Nie chcę przedłużać. Pozdrawiam. Miłej niedzieli.